Od godziny 7.30 rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców okolicy ulicy Dzikiej, gdzie odnaleźliśmy nie wybuchy, są to ze wstępnych ustaleń wynika bomby lotnicze z II wojny światowej. O 7.30 zostały podstawione autobusy komunikacji miejskiej, które odwiozły i odwożą cały czas wszystkie osoby, które tego potrzebują, do miejsc bezpiecznych, gdzie będą mogły spędzić czas do godziny 13, bo właśnie do tej godziny mniej więcej planujemy, że nasze działania się zakończą. Ale oczywiście wszystko zależy od tego, co powiedzą saperzy, to oni będą podejmować decyzję dotyczącą tego, jak długo te działania potrwają. Jak pani usłyszała w ogóle tej całej sytuacji? Znajoma Ukrainka zadzwoniła do mnie z tego bloku tutaj, a ja troszkę dalej tam mieszkam. I powiedziała, że taka historia, no później SMS-a wysłała, przeczytałam, no nieciekawie to. Strach, obawa, czy taki raczej spokój zachowuje pani? Proszę pana, spokój. W moim wieku spokój. Mam chore serce, mam rozrusznik wstawiony. Byłam wczoraj na rehabilitacji, spać nie mogłam. No i musimy się ewakuować i czekam na zięcia i na córkę i pojedziemy do wnuka na osiedle inne, a potem zobaczymy, jak będzie odwołanie, to wrócimy, ale kotki muszę zostawić swoje, bo nie zabiorę ich ze sobą. Zadzwonił do mnie sąsiad z dołu i poinformował o tej sytuacji, która dzisiaj ma miejsce. Boicie się? Mieszkańcy się boją? Znaczy, jeśli chodzi o mnie, bo mieszkańców ogólnie nie pytałem, bo nie miałem takiej możliwości, żeby zapytać, no to jestem w dużym stresie i trochę się boję, to jest prawda. Jaka jest pana sytuacja? Ma pan dokąd pojechać? Tak, właśnie zaproponował mi brat, że spędzę u niego ten czas, u brata mojego. Ewakuacji będzie podlegać około 3000 mieszkańców, natomiast szacujemy, że te liczby mogą być wyższe, być może są tutaj jeszcze osoby zamieszkujące, które nie są zameldowane, natomiast już wiemy, że większość mieszkańców opuściła ten rejon na własną rękę, ludzie po prostu zwyczajnie udali się do pracy, natomiast wszystkie osoby, które potrzebowały takiej pomocy, czy potrzebują, taką pomoc uzyskają, ponieważ tuż po informacji, która do nas dotarła, został uruchomiony sztab kryzysowy w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze. Braliśmy udział wraz w tym sztabie, wraz ze strażakami i tam właśnie zapadły te decyzje o tej ewakuacji porannej po to, żeby w tym czasie jak najmniej osób było na miejscu. Natomiast ewakuacja jest niezbędna na czas podejmowania tych ładunków przez saperów.